Każdy był przekonany, że ja miałam grono stylistów, ludzi, którzy robili pełen research, pisali mi przemówienia i tak dalej. Ja byłam przez te pierwsze 5 lat sama jak palec, więc to naprawdę nie było łatwe. Ja szłam do domów towarowych centrum przed wizytą królowej Elżbiety II i chodziłam i myślałam sobie, jak sobie tej garszonkę kupię? A potem mnie krytykowali, że do mojego numeru 36 była taka spódnica przed kolano. Ta pierwsza wizyta królowej Elżbiety i krytyka, która na mnie spadła. Chociaż potem Lady Di krótsze spódnice nosiła, nikogo to nie ruszało, ale wtedy przejęłam się i zaczęłam doszywać dłuższe spódnice do wszystkich tych kostiumów, które nosiłam.